Minęła godzina 20. Witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem jak u Was, u mnie zima wróciła, mimo że za parę dni pierwszy dzień wiosny. Za oknem mam pełno śniegu. Mam nadzieję, że się zobaczymy, że się pojawicie, bo dzisiaj bardzo ważne tematy. Dzisiaj tematy podsumowujące ostatni tydzień, czyli tych najpotężniejszych przekonań blokujących naszą podświadomość, blokujące nasze spełnienie, nasze wejście w nową sferę życiową, poszerzanie swojej strefy komfortu. To wszystko, co powoduje, że jesteśmy zablokowani, że nie potrafimy ruszyć z miejsca i to te wzorce i schematy, które trzymają nas w miejscu, zamiast pozwolić nam się rozwijać. Cześć Aniu, cześć Joasiu, cześć Sabinko. A więc zaczynamy. Cześć Sylwio. Pierwszy z potężnych blokerów, który powoduje, że trzymamy się przeszłości zamiast cieszyć się tym, że ruszamy w przyszłość. Cześć Joasiu, Magdo, Filipie. To samo kierowanie uwagi na to, co było. Czyli wyszukiwanie starych tematów, wspominanie tego, co było złe w dzieciństwie, to, że byłaś nierozumiana przez rodziców, to, że nie dogadywałaś się z rodzeństwem, to, że tata był apodyktyczny, że mama nie potrafiła Ciebie zrozumieć, że nie potrafiłaś się nauczyć od nich podejścia do miłości, że nie potrafiłaś zrozumieć, w jaki sposób powinno być moje podejście do pieniędzy. Każde powroty do przeszłości powodują, że Ty energetycznie dajesz uwagę przeszłości, w związku z tym nie jesteś w stanie kreować przyszłości. Każdy powrót do przeszłości powoduje, że dając uwagę tym wspomnieniom, Twoja podświadomość rozumie, że jest to dla Ciebie ważne i przyciąga sytuacje, i przyciąga osoby, które będą Tobie przypominały o tych starych tematach. I później wygląda to następująco. Okazuje się, że koleżanka z pracy zachowuje się zupełnie jak Twoja matka. Okazuje się, że szef jest podobny w zachowaniu do Twojego ojca. Mało tego, spotykasz mężczyzn, bądź spotykasz kobiety, które są identycznie, pokazują Tobie, dosłownie pokazują Tobie, jak zachowywała się mama, bądź jak zachowywał się tata. To wszystko powoduje, że Ty zamiast ruszać do przodu, grzęźniesz w przeszłości, wspominasz, przypominasz sobie wszystko to, co jest związane z przeszłością i nie potrafisz się od tego uwolnić, co blokuje Tobie i zatrzymuje Cię. To jest taki mur, który stawiany jest przed Tobą, który sama sobie stawiasz, sama sobie budujesz, wracając do tej przeszłości i powoduje, że nie możesz wykreować sobie innej przyszłości. W związku z tym najlepszym w tym momencie rzeczą, którą możesz zrobić dla siebie, to jest przepracowanie emocji związanych z przeszłością i przepracowanie starych wzorców, schematów z przeszłości, ich po prostu zmiana. Także w tym momencie zamykasz tematy z przeszłości, bo uwalniasz się od emocji, które ciągną Cię, które w jakiś sposób blokują Ciebie, ten bagaż emocjonalny trzyma Cię w przeszłości. Gdy się od niego uwalniasz, odkopujesz wszystkie przekonania, uwalniasz się od przekonań i wtedy dopiero możesz ruszyć do przodu. Kolejny temat, który Ciebie trzyma, który jest potężnym blokerem energetycznym, który nie pozwala w kreowaniu marzeń i pnięciu się do przodu, to jest rola ofiary. Rola ofiary niejako wychodzi z tej przeszłości, czyli z tego, że cały czas powracasz wspomnieniami do tego, co było nie tak w dzieciństwie, co Ci się przydarzyło. I tutaj jest, uwaga, rola ofiary bardzo często jest przez nas niezauważana. Dlatego, że my mamy tendencję, jeżeli trafiamy na ludzi, którzy są otwarci na słuchanie nas, tak zwane psiapsiuły, i zaczynamy opowiadać, co nam się nie podobało, a bo wiesz, mój mąż dzisiaj zachował się tak czy inaczej, to jest wchodzenie w rolę ofiary, bo zrzucamy odpowiedzialność na daną osobę, a nie bierzemy odpowiedzialności do siebie, czyli nie szukamy w sobie informacji, a dlaczego ten ktoś się tak zachował. Rola ofiary powoduje, że podobnie jak przeszłość, zaczynamy
siedzieć w starych tematach, grzęźniemy w błocie związanych emocji z czymś, co nam nie pasuje i to jest też potężny bloker energetyczny, który powoduje, że nie możemy ruszyć dalej, bo on wygląda, ja go sobie wyobrażam w ten sposób, że jeżeli wchodzę w rolę ofiary, to jest tak, jakbym ciągnęła za sobą sznurki, które jednocześnie ciągną mnie do tyłu i nie mogę zrobić kroku do przodu. Mało tego, ta rola ofiary bardzo często dla podświadomości jest ogromną korzyścią, bo bądź co bądź, możesz zrzucić odpowiedzialność za coś, co się wydarzyło w Twoim życiu, na kogoś albo na jakąś sytuację, a nie przyjąć, że w jakiś sposób ona się zjawiła, ta sytuacja czy ta osoba, po to, żeby nam coś pokazać i coś uświadomić. Czyli to jest ten drugi bloker. Trzeci bloker, poczucie braku. Bardzo często poczucie braku powoduje, że stoimy, że dajemy uwagę energii pustki. Pustki, która powoduje, że nie potrafimy wykreować niczego pozytywnego, żadnej obfitości, żadnego bogactwa, bo nasza uwaga jest skupiona na braku. Kiedy to jest najbardziej zauważalne? Wtedy, gdy na przykład kobieta manifestuje sobie wymarzonego mężczyznę i spotyka samych takich, którzy nie pasują do tego wizerunku. W tym momencie jej uwaga idzie na to, że znowu jest nie taki, znowu coś nie pasuje. Skupia się na braku. Tak samo dotyczy pieniędzy. Jeżeli okazuje się, że kreujesz pieniądze, a masz pusty portfel, to umysł świadomy będzie Tobie podpowiadał to, że no jak, przecież masz pusty portfel, tak? Dlatego przy kreowaniu tego typu rzeczy jak pieniądze, czy nawet mężczyzny, zaczyna się od otwieram się na coś, tak? Już pomijam fakt, że trzeba pouwalniać się od wszystkich starych przekonań i tematów, które w jakiś sposób powodują, że my nie przyciągamy tych właściwych osób. Ale to poczucie braku, ta energia braku jest też potężnym blokerem, który powoduje, że nie potrafimy przeskoczyć tego pułapu po to, aby wejść w przyszłość i kreować w teraźniejszości to, czego pragniemy. Są to tematy, które trzeba wyćwiczyć, które umysł świadomy musi się nauczyć, a podświadomość musi po prostu je przyjąć jako coś nawykowego. I ostatni bloker, znaczy pewnie jest ich więcej, ale takich potężnych, walka. Bardzo często słyszymy, czy to w mediach, czy nawet ja, jak się zgłaszają do mnie klienci, słyszę, że walczę ze sobą, walczę z umysłem, jest walka z chorobą, jest walka o pokój, jest walka z biedą, tak? Walka rodzi walkę. Jeżeli patrzymy energetycznie na pojęcie walki, to jest tak, że my stajemy, zbroimy się po prostu do boju, w związku z tym, co ma robić ta energia, którą będziemy przyciągać? Będziemy przyciągać osoby, które będą chciały z nami walczyć. Walka rodzi walkę, walka przyciąga walkę. Więc za każdym razem, gdy będziecie mówić, że musicie walczyć ze swoim ego, że musicie walczyć z umysłem, że walczycie o siebie, pamiętajcie, że wzmacniacie przeciwnika. Czyli wzmacniacie wszystko to, czy wszystkich tych, którzy stoją po drugiej stronie. To nie jest tak, że Ty dostajesz powera i w tym momencie jesteś wielkim panem, tylko wręcz przeciwnie, im stworzysz sobie większe pole do bitwy, tym przeciwnik ma więcej kart do rozdania i ma większe możliwości. Zwróćcie też uwagę na to, w jaki sposób wypowiadają się osoby, którym udało się wyzdrowieć. One nie mówią, że pokonały raka. To jest tylko hasło, które gdzieś tam zawsze funkcjonuje. One mówią, że zaakceptowały i odpuściły i w tym momencie choroba minęła. Tak? Chodzi o akceptację i odpuszczenie, a nie o walkę. Im więcej będziecie walczyć, tym będziecie przyciągać coraz więcej, tym będziecie dawali siłę przeciwnikowi i będziecie przyciągać jeszcze więcej walki. Czyli podsumowując, blokery, o których dzisiaj mówię, które powodują, że stoicie w przeszłości, że nie potraficie przekroczyć pewnego pułapu i zacząć kreować otwarcie, to po pierwsze skupianie się na przeszłości, tak? Czyli ciągłe wspominanie, jak to było fatalne na przykład dzieciństwo, albo w jaki sposób podchodzili do różnych tematów moi bliscy, w związku z tym ja teraz nie mogę funkcjonować najlepiej, bo mam tyle rzeczy do zrobienia. Druga sprawa to jest wchodzenie w rolę ofiary, co wychodzi jakby z przeszłości i
Trzeba zwrócić uwagę na to, że rola ofiary jest nam bliska i czasami nie zauważamy tego, że wskakujemy w tą rolę, w związku z tym trzeba być uważnym. Kolejna sprawa to skupianie uwagi na braku, czyli zamiast otworzyć się na to, co może się wydarzyć, co chcę przyciągnąć, czego pragnę w swoim życiu, skupianie się na tym, że tego właśnie w tej chwili nie mam, i walka, czyli stawianie się w roli osoby, która rusza do boju, co jednocześnie tworzy wokół Ciebie energię walki, w związku z tym przyciągasz tych, którzy mają z Tobą walczyć. Jak sprawdzić, czy ma się te przekonania i w jaki sposób się od nich uwolnić? Przede wszystkim zobaczcie, jakie emocje w związku z tematami z przeszłości, z tematem ofiary, z tematem braku, czy też walki siedzą w Was. Czyli czy czujecie te tematy, czy one są Wam bliskie, czy gdzieś jakaś sytuacja się Wam przypomina, bądź czyjeś słowa, to też są bardzo ważne rzeczy, na które powinniście zwracać uwagę. Następnie rozładujcie emocje, czyli uwolnijcie się od emocji. Tutaj chcę nadmienić, że emocjonalny detoks teraz jest w formie kursu razem z e-bookiem i cały czas on funkcjonuje, więc www.grażynaadamska.pl/emocjonalny-detoks. Można, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zapisany, może się zapisać, ściągnąć sobie bezpłatny kurs e-booka, którym jest podsumowanie i filmy, jak sobie radzić z emocjami, jak je rozbrajać. Są tam pokazane w filmikach techniki i metody pracy z emocjami. Bądź, jeżeli już się dokopiecie do przekonań, czyli uwolnicie ładunek emocjonalny związany z wzorcami i schematami i nie wiecie, w jaki sposób ruszyć dalej przekonania, schematy, wzorce, to, co Wam przeszkadza, zapraszam od nie tego, tylko od przyszłego poniedziałku rozbrajamy przekonania. To są 2 tygodnie warsztatów, podczas których dokładnie przyglądamy się Waszym przekonaniom. Przez pierwszy tydzień jest rozbrajanie, czyli totalne uwalnianie się od nich, i jest to łatwa praca, to nie jest jakiś traumatyczny proces, który trzeba przejść, a kolejny tydzień, ten drugi, jest już układanie i tworzenie nawyków, które mają Was wspierać w nowej wersji siebie. Także serdecznie zapraszam i na emocjonalny detoks, i na rozbrajamy przekonania. Mijają mi tutaj pytania, ale niestety tak szybko to mija, że ja nie nadążam. Sabinka, mam mnie nie brak, ale czy mi wystarczy? Ale już to kontroluję. A, to też jest tak, ale jeżeli, zobacz, zwróć uwagę, że jeżeli czy Ci wystarczy, to już też jest wahanie pomiędzy tym, a jednak może zabraknąć. Więc tu trzeba kontrolować i skupić się na tym, że zawsze mam. Tak? Albo nauczyć się tak zarządzać pieniędzmi, że one zaczną przypływać, tak? Czyli otworzyć się na bogactwo, ale Sabinka, Ty jesteś po warsztatach, w związku z tym wiesz, w jaki sposób podejść do tego typu tematów. Mam nadzieję, że ten tydzień z pracą z przekonaniami Wam się podobał. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam dzisiaj te kolejne blokery, na które zwrócicie uwagę, bo one są naprawdę mocne i one bardzo często się powtarzają. Pamiętajcie, aby skupić się na każdej sferze życia, bo to, że nie zauważacie w jednym temacie danego blokera, on może funkcjonować również w innym. Także przyglądajcie się każdej swojej sferze, obserwujcie swoje myśli, obserwujcie to, co się w Was i z Wami dzieje. Dziękuję Wam za dzisiaj. Przejrzę potem pytania i poodpowiadam na to, co się pojawiło, bo tutaj niestety nie widzę. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę miłego weekendu, spokojnego. Pamiętajcie, żeby odpocząć przez weekend. W przyszłym tygodniu już zaczyna się wiosna, więc trzeba się ładnie przygotować energetycznie do tego silnego, mocnego okresu w nas i w ogóle w energii. Dziękuję Wam, do zobaczenia.